Cześć kochani, z tej strony Estera. Witam was bardzo serdecznie w najnowszym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie mierzyć ubrania z mojego i waszego ulubionego sklepu. Chyba tak mówię ogółem, bo bardzo dużo osób ciągle prosi właśnie o ten sklep. Chodzi oczywiście o Sinsay, ja ten sklep też zawsze uwielbiam. Jest to sklep, z którego zawsze zostawiam sobie najwięcej rzeczy, przeważnie właśnie takich basicowych, taniutkich, całkiem spoko jakościowo. Już naprawdę nazbierało mi się sporo ubrań z Sinsaya i jestem z nich raczej zadowolona, z prawie wszystkich. Ja chętnie nagrywam ubrania z tego sklepu, wy to chętnie oglądacie, także dlaczego nie nagrywać więcej. Zaraz przejdziemy sobie do pokazywania tych ubrań, ale jeszcze zanim to zrobimy, to zapraszam was na mój Instagram. Jeżeli mnie jeszcze tam nie obserwujecie, to zapraszam was serdecznie. Robię tam ostatnio dość często konkursy, pytam też was o zdanie, jakie filmiki chcecie oglądać. Robimy sobie czasami jakieś głosowania na story lub pod zdjęciami, kiedy mam na przykład nagranych kilka filmów i nie jestem pewna, który wrzucę następny, także zapraszam was serdecznie. Jeżeli filmik wam się podoba, to oczywiście dajcie mi łapkę w górę, to będzie dla mnie znak, żeby nagrywać więcej filmików z tego konkretnego sklepu. No i oczywiście zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robiliście, żeby po prostu dostawać powiadomienia. No i mi również pomoże to w rozwoju kanału. Dobra, przechodzimy do ubrań. Ja sobie zaraz poszukam moje zamówienie, bo mam je na mailu, dlatego że chcę wam powiedzieć, ile dokładnie zapłaciłam za te ubrania, ale wy się też tak do końca nie sugerujcie tymi cenami, które ja mówię. Ja będę wam mówić, co jest na metkach, jakie są ceny, co mi się tu z pocztą stało, dlaczego nie chce mi wejść. I będę wam też mówić, ile ja dokładnie zapłaciłam, ale ja akurat trafiłam na jakąś promocję minus chyba 20%, coś takiego. Także te ceny na pewno będą niższe niż ceny, które są na metkach. Ale to nie jest powiedziane, że w tym momencie te ubrania nie są jeszcze tańsze, dlatego że tam są ciągle jakieś przeceny, ciągle jakieś wyprzedaże. Już parę razy nawet zdarzyło się coś, że coś było na wyprzedaży, potem było znowu w regularnej cenie, potem znowu na wyprzedaży. Także jeżeli coś wam wpadnie w oko, to sobie możecie aktualną cenę sprawdzić właśnie na stronie. Słuchajcie, ostatnio zamówiłam sobie takie spodnie typu cargo w kolorze takim bardzo, bardzo jasno beżowym. Ostatnio, no jakiś czas temu, coś takiego, coś to taki był kolor. I wiecie co, mi się naprawdę tak dobrze te spodnie nosi na co dzień, że stwierdziłam, że zamówię sobie jeszcze identyczne, ale zielone. Takie w kolorze kaki, one też będą pasowały do wielu, wielu rzeczy i są takie naprawdę, wiecie, typowo codzienne, takie niezobowiązujące. Mam tylko nadzieję, że ten kolor nie będzie się spierał zbyt szybko, bo jeżeli on się zacznie spierać i wypłowieje, to już nie będzie wyglądał tak dobrze. Ale też słuchajcie, one nie były zbyt drogie. Rozmiar, który mi pasuje, to jest rozmiar 38. Ostatnio zamówiłam sobie jeansy typu Mom's Fit, też w rozmiarze 38 i były mi sporo za duże, więc musiałam je oddać, także te rozmiary wypadają różnie. Ja noszę standardowo S-kę i tutaj 38 jest na mnie dobry. Może to komuś pomoże, mam nadzieję. Jeżeli będziecie sobie chciały zamówić, to myślę, że właśnie no raczej lepiej jest zamówić ten rozmiar większy. Ich regularna cena to 69,99. Ja zapłaciłam 59,49, czyli no praktycznie 60 zł, ale one są naprawdę tak fajne, tak wygodne. Jeszcze mają te kieszenie po bokach. Możemy sobie tutaj w ogóle coś wrzucić do tych kieszeni i to nam tutaj nie przeszkadza. W ogóle świetnie wyglądają te kieszenie właśnie na takich obcisłych spodniach. No mi się to tak podoba, że mówię, nie, no jeszcze biorę jeszcze jedną parę i koniec. Tę bluzeczkę też mam w dwóch kolorach, też jest Sinsaya, także jeżeli coś jest fajne, to po prostu biorę w dwóch wersjach kolorystycznych tą samą rzecz. Założyłam spodnie i w sumie to jest trochę dziwne, że one wydają mi się szersze niż te jaśniejsze, a przecież rozmiar jest ten sam, ale wiecie, no być może właśnie może tak być. No na to wygląda. Troszkę mi się tutaj marszczą. Ale ogólnie myślę, że są ok. Myślę, że będą dobre. Mam nadzieję, że nie, no raczej nie powinny się jakoś mocno rozciągnąć przy chodzeniu. Zobaczcie sobie, jak one wyglądają z boku. Mi się naprawdę bardzo, bardzo podobają te kieszenie. Myślę, że one wyglądają super. Z tyłu prezentują się tak. Ja jeszcze sobie wejdę na krzesło, bo tutaj mi się ta kamera nie zmieści, więc tak będzie najwygodniej, żeby pokazać je wam w pełnej okazałości. Widzicie, znalazłam sobie patent, włożę na krzesło i nie muszę
No, tak wyglądają. Mogłabym sobie zniżyć kamerę, ale gdybym ją zniżyła, to potem muszę ją ustawiać z powrotem. Potem się okazuje, że ona jest krzywo, więc tak jest najszybciej, no i wygodniej. Z tyłu prezentują się tak. Stan mają taki, no, dość niski, powiedziałabym, że średni. No, nie są to wiodrówki, ale wysoki stan to też nie jest. Dobra, schodzę. Kolejna rzecz to kurtka i muszę ją sobie tutaj tak dokładnie obejrzeć, bo kiedy wyjmowałam ją, to powiem wam, że jakoś tak kolor jest naprawdę prześliczny, ale strasznie żałuję, że to nie jest ramoneska. Ja jednak jakoś jestem tak przekonana i przyzwyczajona do ramonesek, że chyba ramoneska bardziej by mi się podobała. No kolor jest naprawdę przepiękny, jest to taki szary fiolecik, tak bym to określiła. I ja ją mam w rozmiarze S. Ona kosztowała 99,99 i była troszkę przeceniona. Zapłaciłam za nią 84,99, więc myślę, że to jest całkiem dobra cena za kurteczkę. Nawet widzę, że fajnie mi tutaj do tej granatowej bluzki będzie pasowała, więc zaraz ją sobie ubiorę. Dodatki ma srebrne. No ładna jest, ale naprawdę żałuję, że nie jest ramoneską. No ale zaraz zobaczymy, jak się będzie układała. Kurteczka jest ogólnie okej. Ale ja wiem, że raczej nie będę jej nosić, ponieważ denerwuje mnie to trochę, jak ona się tutaj układa, w taki jakby... Ja muszę po prostu mieć ramoneskę, której poły tutaj układają się do zewnątrz, a jak mi tutaj to wszystko idzie do środka i robi się, wiecie, taka jakby peleryna, no po prostu mi się to jakoś tak nie za bardzo podoba. No kolorek ma prześliczny, ale... Bardzo ładny, pokażę wam jeszcze z bliska. No, taki bardzo jasny, przybrudzony fiolecik, przepiękny. Ale nie, no ją odeślę. Odeślę, nie ma co, przymierzyłam, jednak nie za bardzo się w niej czuję, więc odsyłam. Tutaj mam bluzkę hiszpankę i w sumie przyznam, że nie do końca zwróciłam uwagę na to, że kolor jest opisany jako kość słoniowa i myślałam, że ona będzie śnieżno-biała. I tak naprawdę ten kolor już tak od razu mi się średnio podoba, ponieważ jest taki właśnie jakby troszkę żółtawy. No po prostu tak wygląda, jakby była troszkę stara i zżółkła. No nie do końca mi się to podoba. Tutaj macie zresztą porównanie z białą bluzką, że chyba trochę słabo tak chodzi. No nie wiem, wydaje mi się, że tutaj jeszcze te czerwone i pomarańczowe kwiaty tak jakoś po prostu podbijają tą żółć taką, wiecie, nieświeżą, tak bym to nazwała. No i średnio mi się to podoba, ale oczywiście przymierzę, może będzie fajnie leżała, nie wiem, może z moją skórą się będzie fajnie komponowała i zmienię zdanie. Ona kosztowała 39,99, ja zapłaciłam za nią 33,99, więc naprawdę niedużo. I sprawdźmy, co to jest za materiał. Wydaje mi się, że jest to bawełna. Tak, jest to 100% bawełny. Natomiast te kwiatki, pokażę wam je od razu z bliska. One są takie jakby, to jest taka, jakby taki gumowy nadruk. Nie jest to właśnie ani taka guma przyklejona, ani nie jest to, nie wygląda to jak namalowane tak do końca. Wygląda to jakby było namalowane gumą, tak bym to określiła. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, nie mam pojęcia. No ta bluzka właśnie, tak jak myślałam, wygląda po prostu tak troszkę nieświeżo. Ogólnie jest fajna, ale... A to na podglądzie to chyba nie zobaczycie, o co mi chodzi. Jest troszkę przezroczysta, jak widzicie. Ja mam pod spodem czarny biustonosz i on prześwituje. Szkoda, że nie jest śnieżna. No nie, nie, to nie jest to, czego ja szukam. Chociaż zła nie jest, ale po prostu drażni mnie ten odcień. Oj, tutaj w ogóle mam rzecz, która będzie porażką i chyba ją oddam. Wiecie co? Zamówiłam sobie taką marynarkę. I ona po prostu wygląda, jakby była wykonana z lnu. I wiecie co, na zdjęciu to nam jakoś tak wyglądała. Letnia marynarka z wiskozy, rozmiar S. Zapłaciłam za nią 67,99. Jej regularna cena to 79,99. I wiecie co, ona po prostu wygląda jak taki, no ona wygląda jak len, a mi się po prostu strasznie nie podobają ubrania z lnu.
Ja wiem, że są w ogóle cudowne, dobre dla skóry, przewiewne, no zdrowe, och, ach, same superlatywy, ale po prostu mi się nie podobają, no. Wiecie, te takie spodnie z lnu, które czasami latem ludzie noszą na plaży. No nie podoba mi się coś takiego i naprawdę nic na to nie poradzę. I ta marynarka właśnie wygląda, jakby była z takiego lnu zrobiona. No ja nie do końca tego się spodziewałam. Gdybym ją zobaczyła w sklepie, to na pewno bym jej nie zamówiła, bo po prostu nie jest to mój gust, nie jest to mój styl. Jeżeli komuś się podoba, no to super. Właśnie przymierzę za chwilę i może komuś wpadnie w oko, żebyście po prostu wiedziały, że w Sinseju jest teraz coś takiego. Tak jak mówiłam, okazuje się tylko dlatego, że może komuś się spodoba. No mi nie podoba mi się. Totalnie nie mój styl. W ogóle się w tym nie czuję dobrze. I myślę, że też nie za dobrze wygląda. Słabo. Ale oczywiście pokażę wam się ze wszystkich stron. Tak wygląda z tyłu. Jeżeli chodzi o te troczki, to... One się... No nie da się tego ściągnąć już bardziej. Da się. Dobra, już wiem jak to się... Trzeba po prostu jeden ciągnąć. Dobra, no jednak da się je ściągnąć. No tak już wygląda trochę lepiej, bo zrobiła nam się tu talia. Ale to nadal nie jest coś, co by mi się podobało, więc... nie. Po tych moich porządkach w szafie, kiedy pozbyłam się praktycznie wszystkich takich topów, takich bluzeczek, które gdzieś tam były już sprane, pokulkowane, jak ja to mówię, no jakieś takie, wiecie, już zużyte, no to okazało się, że przydałoby mi się jednak jeszcze troszkę więcej takich basicowych koszulek, więc wzięłam sobie dwie w kolorze kaki, dlatego że w tym momencie tak teraz patrzę na moją szafę i właśnie jest otwarta, tu gdzie mam bluzki i mam chyba tylko jedną, no. Więc wzięłam dwie. No i to jest taki top na ramionczkach, wykonany z prążkowanej dzianiny, ale te dzianiny, z prążkowanego materiału, bawełny, ale te prążki są takie naprawdę bardzo, bardzo, no malutkie. To jest coś takiego, co bardzo fajnie dopasowuje się do figury, myślę, że będzie dobrze wyglądało. Jeszcze sobie tylko zobaczę, czy to aby na pewno jest bawełna, żeby nikogo nie wprowadzić w błąd. Tak, 100% bawełny. Rozmiar to M zdaje się, zgadza się i słuchajcie, cena tego topu 7,99 i jeszcze on był przeceniony, więc ja zapłaciłam za niego 6,79. No to jest po prostu jak za darmo, to jest cena jak w lumpeksie, a tutaj jednak ta rzecz jest nowa. No i a teraz mam taki militarny look w odcieniu i zieleni. A myślałam, że ten kolor to jest taki bardziej kaki, ale właśnie jak teraz mam założoną tą bluzkę do tych spodni, to widzę, że jednak jest to taka no, bardziej zwykła zieleń. Ale ogólnie bluzeczka bardzo fajna, fajnie dopasowuje się do figury. Bardzo milutka w dotyku, mam nadzieję, że po praniu będzie nadal ok. No i ta cena, no słuchajcie, no zostaje na 100% na pewno. No i mam tutaj jeszcze jeden top i ten już nie jest taki totalnie zwyczajny, tylko odrobinkę bardziej elegancki. Kolor praktycznie identyczny, troszkę jaśniejszy, no bo wzięłam też M-kę. Ale ona wypada szeroka. Kurczę. Chociaż z Zary jak ostatnio wzięłam S-kę właśnie taki top, no to w ogóle się w biuście nie mieściłam. Chyba będzie dobra. Cena 19,99. A ja za nią zapłaciłam 16,99, więc myślę, że też całkiem spoko. I to jest, zdaje się, że wiskoza, bo tak mam napisane w zamówieniu, ale oczywiście jeszcze sobie tutaj sprawdzę. Wiskoza, no. Bardzo fajny materiał, bardzo miły i myślę, że na lato będzie właśnie idealna. Oby pasowała na mnie, a jak nie, to pewnie przy okazji, jak będę robić zamówienie, to po prostu zamówię sobie inny kolor. I być może też będę zamawiać, bo chcę teraz sprawdzić po prostu, jak wypadają te rozmiary, ale być może będę właśnie zamawiać więcej takich basicowych bluzeczek. No, one są naprawdę tak tanie i są całkiem ok, więc dlaczego nie? No ta niestety z przykrością muszę stwierdzić, że wypada za duża. A, to mi wszystko wyłazi bokiem. Tu bym jednak musiała mieć S-kę. Zobaczcie, a tamta S-ka normalnie obcisła, jak ulał leży, natomiast ta jest zbyt duża. Szkoda, bo taniutka i fajna ta bluzeczka, bardzo przyjemna ta wiskoza jest i cieniutka, naprawdę taka miła i wygląda też całkiem dobrze, więc będę musiała jednak postarać się o rozmiar mniejszy.
więc może po prostu wybiorę się do sklepu i przymierzę sobie też te spodnie rozmiar mniejsze, bo trochę tutaj tak jakby, nie wiem, w pasie są. Czuję, że mi się zsuwają, wiecie? No i tutaj mam taką czerwoną sukienkę, już jej szukam, żeby od razu powiedzieć wam, ile ona kosztowała. Ja zapłaciłam za nią 50,99, a kosztowała 59,99. No to mi tu nie naliczyło rabatu? Nie, jedy, czekajcie, mi się tu pomyliło. Kosztowała 59,99, a ja za nią zapłaciłam 50,99, więc 9 zł rabatu było. Okej, dobra. Rozmiar to jest M, myślę, że tak na oko będzie na mnie dobra. O, a może być nawet... Dobra, nie spekulujmy, zaraz przymierzę i zobaczę. Tutaj z boku jest zapinana na zamek. Ogólnie kolor i wzór myślę, że bardzo ładny. Mówiłyście, że nie pasują mi bufki. I właśnie często, no często w tych bufkach wyglądam kiepsko, ale myślę, że nadal będę tam próbować. Na pewno nie pasują mi takie wielkie bufki, to po prostu zawsze ja w tym wyglądam karykaturalnie, wygląda to źle. I po prostu w tym momencie ja już raczej nie zamawiam takich wielkich bufek. Natomiast te wydają mi się, że będzie ok. I ona tutaj ma z boku dwa paseczki, które są przymocowane na stałe, są przyszyte. Więc pewnie można sobie, wiecie, ją tak ściągnąć z tyłu lub też z przodu zawiązać jak się chce. Fajnie można na pewno podkreślić talię. Sprawdźmy jeszcze materiał, ale powiem wam, że ona mi się wydaje naprawdę taka, że jak na M-kę wypada dość spora, więc no nie wiem, czy nie będzie zbyt duża. Jest to 100% poliestru niestety. Szkoda, że nie wiskoza, bo sukienka jest naprawdę ładna. No ale może ją zostawię, zaraz zobaczymy, jak w niej wygląda. Dobra, i wiecie co? Ona jest na mnie zbyt duża, niestety. Tak myślę, ale jeszcze tylko sobie ją tutaj... Kurczę, jest ładna. Piękna jest. No jest za duża. Nie no... Ale zobaczcie, jaka ona jest ładna. W ogóle, czy te rękawki nie powinny się trzymać? Właśnie. Bo ja w ogóle założyłam ją bez rozpinania boku i to już mnie zaniepokoiło. To znaczy, no był tam jakiś opór na tyłku, ale przeszła jakoś tak, no normalnie, bez jakiegoś ciągnięcia na siłę. I teraz tak, czy ona jest zbyt duża, czy nie jest? Tu na biuście powiem wam, że układa się kiepsko. Troszkę tutaj jest nadmiar materiału. Rękawki są bardzo luźne. Ona by mi się w ogóle bardzo podobała noszona tak. Myślę, że tak wygląda świetnie. Natomiast wtedy bałabym się, że mi tu wszystko spadnie, bo no rzeczywiście to za duże jest. Musiałabym mieć rozmiar mniejszą. Ale ładna. To znaczy nie, ogólnie tak. Tak noszona nie bardzo mi się podoba. Myślę, że wygląda tak jakoś trochę... No nie wiem, tak... No słabo, słabo, tak powiedzmy. Natomiast tak... Jako w ogóle jaka różnica, jak dla mnie ogromna. Z opuszczonymi ramionami super. I tak się zastanawiam, czy po prostu nie przeszyć sobie tutaj tych gumeczek, żeby one były troszkę ciaśniejsze i wtedy będą się tutaj ładnie trzymały na ramionach. Myślę, że to by była chwilka, a wtedy wyglądałaby dobrze. Bo tak mi się naprawdę bardzo podoba, jako taka Hiszpanka, super. No muszę się na nią zastanowić, wy oczywiście proszę pomóżcie i piszcie w komentarzach, ja uwielbiam jak się odzywacie i dajecie znać, co sądzicie. Jeszcze pokażę jak ona wygląda, ale z tyłu to aż tak nie wygląda dobrze opuszczona. Ach, ale problemy co? Poważne, naprawdę. Dobra, ją trzeba raczej tak nosić. Niestety. Dobra, ja to muszę przemyśleć. Będę montować filmik, to sobie wtedy dokładnie zobaczę. Ponieważ tak, ja niby widzę siebie w lustrze, ale tu mi zasłania aparat, tu lampa, więc tutaj się tak wychylam. A też nie chcę wam wyłazić z kadru, bo to potem głupio wygląda. Więc ja tak do końca w tym momencie bardzo dobrze siebie nie widzę. I właśnie najlepiej widzę siebie jak montuję. No i ostatnia rzecz, i to jest rzecz, która mi się mega, mega, mega podoba. Ma po prostu zarąbisty kolor, pudrowy róż.
jest duża, duża, taka wiecie, milutka. Nie, że jakaś tam wielka czy ogromna, ale ja po prostu wzięłam sobie M-kę i spodziewałam się, że będzie troszkę mniejsza, ale jest właśnie taka duża, słuchajcie, świetna. Co to jest za napis? State of Sunshine, czyli stan promienia słońca. No. Ja jestem tragiczna w tłumaczeniu, nigdy nie potrafię tak ładnie tłumaczyć, tylko zawsze jakieś bobole wychodzą. Dobra, i regularna cena to 59,99. Ja zapłaciłam pewnie 50,99 z kapturem, tak, 50,99, czyli 5 dyszek, całkiem okej cena. Ona ma miśka. Uwielbiam bluzy Sinsa, są po prostu tak miłe, cudowne. No, tu jest misiek, kieszonki są, tak, to jest taka kangurka, nie, to nie jest kangurka, kieszonki są tylko po bokach. Dobra, ja tylko sprawdzę jeszcze materiał i za chwilkę ją przymierzę, ale powiem wam, że ona naprawdę wypada dość obszerna. Myślę, że mogłabym wziąć nawet S-kę, ale kurde, zamawiając przez internet nigdy się tego nie wie. Czasami zamówię S-kę i po prostu potem mam tą bluzę tak obcisłą, jakby wyglądała... To wygląda, jakbym założyła bluzę swojego syna, po prostu beznadziejnie. A ja właśnie lubię, jak bluzy są takie, no troszkę szersze, takie większe po prostu, wiecie, żeby się czuć po prostu wygodnie, komfortowo, przytulnie, żeby nic nie uwierało i tak dalej. Nienawidzę tych metek, naprawdę, nienawidzę metek Sinsa, zawsze tak mi się je ciężko rozdziela, a to są co najmniej 4 albo 5 i muszę tu szukać tego składu. 80% bawełny i 20% poliestru. Dobra, przymierzam. Ta bluza jest naprawdę zarąbista, jest tak mięciutka, tak przyjemna. Ale teraz tak się zastanawiam, czy ona nie jest aż taka zbyt duża. No chyba taka miała być. Jak myślicie, czy ona by lepiej wyglądała, jakby była mniejsza troszkę S-ka, czy właśnie by już nie było tego efektu? Bo właśnie tak patrzę i pierwsza moja reakcja to taka, że ona jest taka właśnie duża, ale w sumie gdyby była mniejsza, to mogłoby już nie być tego efektu właśnie takiego. No jest taka naprawdę dosyć długa, ale to dobrze. Jest mega przyjemna. Uwielbiam takie rzeczy, naprawdę. O, i ma taki duży, duży kaptur. Zobaczcie, jaki wielki. I nawet fajnie pasuje do tego koloru spodni. Dobrze to wygląda. Bardzo fajnie. Aczkolwiek powiem wam, że ja bym chyba te spodnie potrzebowała w rozmiarze mniejszym, bo tutaj tak sobie mierzę te ubrania. No i troszkę się gimnastykuję i widzę, że one już się nieźle rozciągnęły, więc... A ja takich szerszych to wiecie, że nie lubię jeansów. Moje jeansy muszą być obcisłe. Więc teraz nie wiem. Kurczę, zobaczcie, niby to samo ubranie, identyczne. Niby ten sam materiał, ten sam krój. A kurczę, jedne wypadają mniejsze, drugie większe w tym samym rozmiarze. No naprawdę, tego bym się nie spodziewała. To teraz nie wiem, czy próbować chyba S-kę. Nie wiem co teraz zrobić. Dobra, muszę się zastanowić. No i na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli chcecie więcej filmików z Sinsaya, to oczywiście łapka w górę, możecie też dać znać w komentarzu. Jeżeli macie upatrzony jakiś inny sklep, który chciałybyście, żebym przetestowała, żebym zamówiła tam ubrania, no to też dajcie znać w komentarzu. Oczywiście na pewno nie będę w stanie spełnić wszystkich waszych próśb, ale piszcie, jeżeli jakiś sklep będzie się powtarzał, to na pewno zamówię i zrobimy sobie tutaj takie filmy, takie kolejne mierzymy na kanale. Zresztą tego tutaj jest u mnie dużo, bo taka jest główna tematyka kanału, jakby nie patrzeć, więc wiecie. No dobra, dzisiaj już żegnam się z wami, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wam za to, że obejrzeliście mój kolejny filmik i oczywiście zapraszam was na następny, który pojawi się tutaj jutro lub pojutrze na kanale. Buźka, pa!